Dzień dobry. Dzisiaj postanowiliśmy dla Was przejechać nową ścieżkę, która powstaje na szlaku wokół Tatr. Jest to ścieżka wiodąca od strony Nowego Targu do Gronkowa. Miejsce, które miało być gotowe już w czerwcu, ale różne przypadki, kaprysy natury i problemy technologiczne zapewne spowodowały, że ścieżka właściwie jest jeszcze zamknięta, ale z tego co słyszeliśmy, ma być przejezdna, więc próbujemy. Zaczynamy więc, jak widzieliśmy, pokonaliśmy kładkę na Dunajcu, teraz wyjeżdżamy już na skraj lotniska i tutaj mamy właśnie widok na samochody, na sprzęt, który tutaj działa i jak widać są tablice zabraniające wjazdu, no ale jednak spróbujemy zobaczyć, co tam za tymi tablicami się dzieje. No jak widzimy, praca trwa, upał jest prawie 30-stopniowy, więc lekko nie jest nikomu ani pracować fizycznie. Jazda też w tym gorącu lekka nie jest, ale jednak jest to oczywiście przyjemność, tym bardziej, że w Boże na Czerwonym mamy las, mamy chłód, mamy to, co lubimy najbardziej, więc można sobie spróbować różnych możliwości. Jak widzimy, droga jest prosta, niczym stół, niczym autostrada. Jedzie się nią fantastycznie. Nie tylko z tego powodu, że jest tutaj w tym momencie szeroka, ale oczywiście wydaje się momentalnie, że jest to droga niemalże asfaltowa, jest tak gładka. Ale też asfaltu tutaj nigdy raczej nie będzie. Widzimy, że robotnicy pracują, ciągle coś się dzieje na różnych odcinkach. Pamiętajmy, że jest niemalże samo południe, więc prace trwają, ale ciężko jest. Oczywiście ciężko jest pracować, ciężko jest podróżować. Tutaj mijamy jakiś placek, może to będzie jakiś punkt obsługi rowerzystów. Nie wiadomo, jeszcze na razie jest tutaj ubijana nawierzchnia. A my jedziemy dalej, mkniemy w stronę, właśnie. Jaką stronę? Za chwileczkę możemy się zdziwić, ponieważ coraz bardziej słychać odgłosy lotniska. Nie z boku, jak z początku bywało, ale te odgłosy nas zaczynają dobiegać z tyłu. Z tym, że nie jest to z tego powodu, że brakuje nam poruszamy się dalej naszą ścieżką. Jest to miejsce fantastyczne i które rzeczywiście podobać wszystkim. Jest wszystko to, gdy miłośnik dwóch półek sobie może pomarzyć. Jest przede wszystkim cisza, jest przyroda, natura, jest, ponieważ mamy szutor, mamy fajną drogę, jest dosyć płasko, także tutaj ci, którzy szukają frajdy górskiej, no to raczej, powinni sobie skręcić w inną stronę i wybrać Turba, czy Gorce, czy też nawet kolejny odcinek szlaku wokół Tatr. Teraz, ponieważ są to torfowiska, no to poruszamy się na płaskim terenie całkowicie. Droga jest dobra, w dobrym stanie, tak jak przypominam, po raz kolejny szutrowa. I to stanowi moim zdaniem o jej wielkiej zalecie, ponieważ możemy się tutaj poczuć rzeczywiście jak na jakimś wyzwaniu, miejscu dzikim. Przed chwilą mignął nam znak pokazujący, że jest to ścieżka do Nordic Walking, ale to jest stary szlak. Tutaj będą wkrótce oznakowania pokazujące, że jest to szlak rowerowy, a tymczasem mamy bramki pokazujące, że w miejscu, które przed chwilą pokonaliśmy, trwają roboty drogowe i wstęp zasadniczo jest wzbroniony. Trochę żeśmy te przepisy nagięli, trochę żeśmy złamali pewnie i prawo, ale nikomu nie przeszkadzaliśmy. Myślę, że wszystkich będziemy zachęcać gorąco do podróży tą ścieżką, gdy zostanie ona już oddana i ukończona. To ma być na dniach, ma nastąpić, ponieważ
tamten odcinek właśnie nowotarski, który przed chwilą minęliśmy, powinien być gotowy czerwca. Termin został przesunięty na 20 sierpnia, więc zasadniczo powinna być już odbierana. No jeszcze trwają prace kosmetyczne, obyśmy we wrześniu nie pojechali. A teraz jedziemy ścieżką już na terenie gminy Szaflary i od razu poczujemy różnicę. Różnicę poczujemy ponadczni, ponieważ tutaj wykonawcy zastosowali dosyć luźną nawierzchnię. Też jest shooter, też jest żwirek, podobne kamyki jak i w części nowotarskiej. Tyle, że nie ma jakiejś spoiny, która by to mocno trzymała w kupie, więc trzeba uważać, szczególnie gdy będziemy wyprzedzać, gdy będziemy poruszać się szybciej, gdy trzeba będzie zahamować, ponieważ okazać się, że jest to trudne. Więc lepiej tutaj uważać, no i miejmy nadzieję, że jednak gmina zdobędzie się na to, żeby poprawić tutaj, zastosować jakiś jeszcze element, który nam daje wygodę jazdy. Tutaj skręcamy, mamy rozwidlenie dróg, skręcamy w lewo, w prawo, byśmy dojechali do Szaflar, do Dunajca, także jest tutaj ta możliwość, te ścieżki są coraz bardziej rozszerzane, powiększana jest sieć i jest to właśnie bardzo dobry kierunek. Ta sama ścieżka wokół Tatr nie wystarczy. Pamiętajmy też, że na szlaku obowiązuje ruch rowerowy oczywiście, ale są to także szlaki przeznaczone i przystosowane do jazdy i na potrzeby mieszkańców, rolników miejscowych, więc widok traktora nie powinien nikogo zdziwić. Starajmy się być wzajemnie życzliwi. Jak widzieliśmy, pan wjechał na bok, więc wszystko jest w porządku. Nawzajem tutaj wszystko i myślę, że miejsce drodze na szlaku wokół starczy. I tutaj już powoli jechaliśmy samego rezerwatu i teraz dojeżdżamy już do granic Gronkowa i minęliśmy już naszą prawą. Teraz wjeżdżamy na teren gminy Nowy Targ, od razu podmiany na asfaltową. I teraz jeszcze ciekawostka, tutaj będziemy mieli most w Gronkowie, przejazd przez ruchliwą drogę w stronę Białki, Bukowiny Tatrzańskiej będzie tutaj bardzo i łatwy, ponieważ przejdziemy sobie pod mostem przez brud. Nie ma tutaj barierek, ale specjalnie po to, żeby w razie większej wody, ulewy, tutaj rzeczka bezbrana mogła przepływać.